Ogierzy Player, a to jest kolejny odcinek gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Dzisiaj jest oczywiście ze mną tata Piotrek. Się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. Dobra, no to już możemy zaczynać. Zwróćcie uwagę na to, że kiedy gra się ładuje, na dole są różne wskazówki, tak, które warto czytać. Czasami mogą się przydać. Tak, czasami się mogą naprawdę bardzo dobrze przydać. Miło było. O, i o, tutaj powaliliśmy w poprzednim odcinku chłopów. Od tych śliwek mnie chyba brzuch boli. A chłopkę brzuch boli w dodatku. Kłopotów. Kortinariusz możemy zebrać. Grzyb. I musimy dojść chyba do celu. Zapytaj Nilfgaardczyków, gdzie jest Yennefer dalej. Musimy się pytać. To lecimy. Kury i koguty. W każdej wsi jest tablica ogłoszeniowa. Tak? Na tej tablicy ogłoszeniowej można znaleźć albo jakieś ogłoszenia, albo zlecenia dla Wiedźmina. Tak? Często warto skorzystać, bo można sporo zarobić, albo przeżyć fajną przygodę. No dobra, no to sprawdźmy tutaj tą tablicę. Mamy ochotnicy, nauka Nilfgaardzkiego, nowy ład, precz z najemcą. O, zaginiony brat. Mój brat Bastien poszedł na wielką bitwę z czarnymi i nie wrócił. Jak wielu innych powiecie i pewnie nie miniecie się z prawdą, ale jeśli zginął, to chciałbym go chociaż ziemi oddać, jak dziadowie czynili. Należy cię pochować w mogile koło rodziców, a nie zostawiać na pastwę trupojadów na po bojowisku. Szukam kogoś dzielnego i w mieczu władnego, kto by ze mną go poszukać poszedł. Wiele nie zapłacę, bo i nie mam wiele, ale za pomoc wdzięczność na pewno okażę. Kto by chciał mi pomóc, niechaj mnie szuka przy zrujnowanej chacie przy drodze do Białego Sadu, nieopodal mostu, tam obozuję. Dun Wildenwert. Czyli mamy teraz to zlecenie, co musimy... No i co, skorzystamy z tego zlecenia? Skorzystamy, pewnie, że tak. Dobra, to wchodzimy do menu. Tutaj zadanie główne to wiadomo. Zadanie poboczne. Znajdź tu Wildenwerta. Bierzemy zlecenie. I szukamy. I szukamy teraz. Zleceniodawcy najpierw, tak? Aha. Wezwiemy płotkę. Nie. Podwójne wciśnięcie L3 płotka, tak? R3, dobra. Nie, L3, dobrze. L3, dobrze. Czemu ten żołnierz w ciebie wbiegł? Nie wiem. Chyba daleko, jak tak długo leci. O, tu przywiązana, to jak ona ma do nas pójść. Dobra. No tutaj nawet dzieci są z łuku strzelają. Zaraz jedziemy na zlecenie. Znajdź Dun Wildenwerta. O, te białe kropeczki wskazują, gdzie mamy iść. Na minimapie. Czy jest jakaś wskazówka? Kiedy dotrzemy do większej liczby miejsc, będziemy mogli korzystać z tych zielonych drogowskazów.
korzystamy z opcji szybkiej podróży. Na razie korzystamy z płotu. A szybkiej podróży to będziemy mogli tak szybko teleportować się? No tak można powiedzieć. Macie jakieś cekane obiekty. Takie jak, nie wiem czy kojarzycie, pojawiły się podobne w ostatniej realizacji, takiej fanowskiej. Ale o tym może później, na razie skupmy się na tej akcji. Dobra, to na razie skupmy się na akcji. Albowiem dojeżdżamy już do celu. Tak, znajdź Dun Wildenwerta. Zaginiony w akcji jest. O, to jest chyba ich domek taki. Chyba trochę zepsuty. Chyba trochę zepsuty. Odrobinkę. O, to chyba on. Chyba zlecenie na... Tak. Huzar. Fajny. Często rozmawiasz ze swoim psem. To nie mój pies, tylko brata, Bastiana. Teraz to już chyba było. Twojego brata. W wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu słuch o nim zaginął. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielę. Ale bawisz. Byłeś na pobojowisku. Na twoim miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Morze trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że boją się ogną. Spróbowałem przegonić się pochodnią. No i gówno prawda. Gdyby nie Huza, zeżarłyby mnie żywce. Słuchaj go. Zgaduję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed gulami i pomóż znaleźć Bastiana. A dobrze zapłacę. Dobrze, pomagamy mu. Dobrze, pomogę ci. Tylko od bitwy minęło już ładnych parę dni. Szanse, że znajdziemy twojego brata żywego są małe. Bardzo małe. Co ty nie powiesz? Ale chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało. Żeby Baston nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. No dobra, no to... Spotkaj się z Dunem przy pobojowisku musimy. Wsiadamy na płotkę. Chodź tu. Dobra. Wsiadamy i jedziemy. Płotka nie tak szybko. Podwójne wciśnięcie to szybko jedziemy. To zanim szybko jedziemy. Wytrzymałeś wierzchowca tutaj mamy jak szybko jedziemy. Dobra. Teraz jedziemy za Dunem. Musimy... z nim być przy pobojowisku. No to my już sami szybciej dojedziemy niż z tym Dunem. Szybko wjeżdżaj. Dobrze. Droga na skróty. Dojeżdżamy. Jest, jesteśmy. Na pobojowisku. Dobra. O, tutaj wszystko rozwalone na tym pobojowisku mamy. Jakiś namiot? Możemy zejść z płotki. I on powinien do nas przyjść teraz. O, już jest. Gdzie on tam dalej biegł? Dobra, już możemy gadać. Dobrze, że jesteś, Bastian. Jego ciało musi gdzieś tu być. Podobnie jak ciała setek innych. Chcesz oglądać każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie. Wszystkie chłopaki z poboru z Białego Sadu namalowały sobie na tarczy mały kwiat, żeby w bitwie z dala się widzieć. Było ich tylko paru, więc jak będziemy patrzeć za tym znakiem, zaraz go znajdziemy. Nie obraź się, ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze, zwłaszcza kiedy przegrywają. Sama tarcza też wystarczy. Wtedy Huzar zwietrzy ślad i nas poprowadzi. No chodź, im szybciej to załatwimy, tym lepiej. No dobra, no to idziemy. Zobaczymy, co tutaj będziemy musieli robić.
Musimy na pewno, używając wiedźmińskich zmysłów, szukaj tarcz oznaczonych białym kwiatem. No dobra. Czyli wiedźmińskie zmysły, przytrzymanie L2. I szukamy. Dobra. Ile trupów, a wojna dopiero się zaczęła. O, tutaj tępy topór mamy nawet. O, i kolejny, dużo tępych toporów. Możemy po wszystkich... O, woda, prochy. O, zardzewiały wiec. Gdzie my musimy to znaleźć? O, tutaj mamy potworki, gule. Wyciągamy mieczek i walczymy. O, jeszcze pies pomaga. Bardzo dużo zaatakował. Pies bardzo dużo atakuje. Dobra, załatwiamy szybko gule. Jednego i drugiego. Dobra. To gdzie my mamy? Załatwmy, co mamy załatwić i zbierajmy się. Gdzie mamy... Warto zbierać takie trofea z zabitych potworów, potem można to sprzedać i kupić sobie resztunek. No, na przykład taki topór też fajny. O, tutaj mamy taki też jeden, ale to nie taki. Musi być biały kwiat zrobiony. O, możemy zbadać. Syn sąsiada. O, i tutaj jest zabity syn sąsiadów. No i co, żeby... czujesz pana? Zeszukamy dalej. Bardzo trudno tutaj znaleźć taką odpowiednią tarczę. Trzeba się skupić. O, tutaj jest jeszcze jakaś tarcza przykryta. Ale to chyba nie ta, bo bez białego kwiatu. O, dużo tępych toporów, każdy tu toporem walczył. O, tu jeszcze coś jest, ale to bez białych kwiatków. Nie, syn sąsiada. To też syn. No i co, kurwa, czujesz pana? A tu jeszcze coś? Nigdzie nie ma tej tarczy. To ten? Nie, nie podobno. O, tutaj Huzar też coś niucha. No i co, Huzar? Czujesz pana? Skąd spalona do szczętu? Wiem, że ciężko powiedzieć, ale może to on. Ja, Bastian był spory chłopak, szeroki w barach, a ten tu jakby mniejszy. Może to przez ogień. Ogień go pomniejszył. Zwęszył! Huzar zwęszył Bastiana! O, mamy! Pies wyciął. Biegniemy szybko za psem.
Musimy znaleźć Bastiena. O, tu jest jakaś chatka. Wejdziemy. To jeszcze nic. Mój porucznik kazał nam na komendę chodzić do latryny. Ostrzeliwują nas balistę, a on tylko żołnierz z pełnym żołądkiem do bitwy iść nie może. Macie się dzieciarzka siedzieć. Wyobrażasz sobie? Bałwan. Przestań. Żebra mnie bolą, jak się śmieje. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. Jak wytłumaczysz, o co tu chodzi? Bastion! On cię pojmał, ten Nilfgaardczyk? Nie. Uratował mi życie. Dostałem w bok, potem w głowę, ale także przestałem widzieć. Rosyn wpadł na mnie, jak czołgał się przez pobojowisko. Ma skręconą kostkę. I tak ślepy prowadził kulawego, aż znaleźliśmy tę chatę. Zabieram cię do domu. Trzeba zająć się twoimi ranami. Nie zostawię tu Rosyna. Sam tu zginie. A do swoich iść nie może. Zdezerterował. Powierzą go. A jak znajdą go u nas, wtedy powierzą wszystkich razem z moją misją. Nie ma mowy. Czarny zostaje tutaj. Gdyby nie Czarny, Bastion już by nie żył. Więc może mu pokaż, że Nilfgaardowie nie są dzikusami, za jakich nas mają w Nilfgaardzie. No, da mu się ubrania po ojcu, przyuczy do pracy w polu. Tylko ten akcent. Ale nie będzie. Zabiorę jego. Dzięki, Wiedźminie. Twoja nagroda. I niech bogowie cię mają w opiece. Dobra, to by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Pa!